Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Oglądacie kolejny odcinek z gry War Machine Tactics. O, ja się jeszcze trochę tutaj powiercę. Mam nadzieję, że poprzednie historie i poprzednie odcinki wydawały się dla was bardzo interesujące. Ponieważ mam dla was jeszcze więcej ciekawych historii, tak? Telefon wycieszony? Zahaczyć. Żona za drzwiami? Owszem. A więc nie powinni nam tutaj, nikt nie powinien nam teraz tutaj przeszkodzić. Będziemy sobie kontynuować przygodę dzielnej pani porucznik Alison Jakes, jeżeli dobrze myślę. Kurczę, mam dla was szeroki zakres historii, mam dla was kilka ciekawych właśnie przemyśleń, historii. Tak, w ramach takiego swojego treningu, tak, bo chcę sobie bardziej dopracować swoje komentowanie, znaczy komentowanie, swój komentarz oraz takie swoje różne wystąpienia, dialogi. Myślę, że to dobrze zaowocuje w tych przyszłych produkcjach pokroju, nie wiem, wokół pudła chociażby, które fajnie, że oglądacie. Trochę to dziwnie zabrzmiało, fajnie, że oglądacie, tak, taka łaska. Właśnie w produkcjach wokół pudła, tutaj będę siedział cicho, abyście sobie mogli poczytać, co się dzieje. Your commander's death is not on my hands, Lieutenant. We're getting closer, Lieutenant. Break it down, Sergeant. The rest of us will deal with the Reds. Here they come! Let's get through that gate, lads! Make it quick, Sergeant. We need to keep moving! Tak, w poprzednim odcinku zginął nasz przełożony. To była fajna postać, tylko nie pamiętam już zupełnie, jak on się nazywał. Wiecie co? My sobie inaczej to zrobimy. Troszkę może, co? Przede wszystkim dajmy Chargerowi trójkę. Lancerowi damy dwójkę. Zakończymy. Ja Chargera bym chciał tutaj, żeby się odwrócił. Ponieważ tutaj ci milusińscy będą do nas iść, to myślę, że będziemy mieli jedną turę strzelania gratis i powinniśmy ich skosić bardzo łatwo. Dobra, tutaj sobie zakończymy akcję. Teraz rorku dziwnej maszynie idź tutaj, ja nie wiem, co tu trzeba w ogóle robić. W ogóle może odwrócimy się tyle, może można atakować jakoś tą wrota, albo ja muszę może tutaj mieć iluś ludzi. Cave search plant explosive on wooden door. Kurczę, tutaj niestety nie mam zbytnio dobrych smoke bomb, kombinet ranczyka. Tak, no smokiem raczej nie będę mógł rzucić. Dom. Podejdź tutaj. Nie, najwyżej przegramy. Ale tak już nie będę gadał, nawijał o grze. Jeszcze jeden tutaj człowiek sobie pójdzie, bo nie ma zupełnie bladego pojęcia, co ja muszę tu zrobić. Strasznie niejasne są te opisy misji. Tutaj podłóż jakiś ładunek wybuchowy, tylko kurczę, ja nie mam żadnego ładunku. Mam nadzieję, że nie musimy... O, raczej chyba będziemy musieli się przebić przez jedne wrota, drugie wrota. Ale mniejsza o to, żeby tutaj tak nie tracić czasu antenowego, tak? Bo mam dla was właśnie kilka takich historii. Jedne moje historie są ciekawe, inne zabawne, inne może smutne, dołujące. Pora na taką historię może trochę merytoryczną. Mianowicie ostatnio zauważyłem nie tyle może co problem. W sumie zakończymy turę. Nie tyle może co problem, co taki przypadek, może taką nie tyle co prawidłowość. I w ogóle rozmawiałem już o tym z takim moim znajomym Michałem. Pozdrawiamy Michała, tak? Też właśnie zabrakło mi słowa, aby to określić. Coś, co się właśnie po pewnym... Zdajcie sobie sprawę, że coś się po prostu powtarza na tych samych warunkach, jakby to się wyrazić. No to taka ala prawidłowość może, nie wiem. Nie wiem, czy prawidłowość to będzie dobre słowo. Kurczę, są złe słowo, to mniejsza o to, ale o co mi chodzi? Zauważyłem, że dużo na świecie pojawiło się takiej dziecięcej biurokracji. Nie mam tu na myśli żadnych polityków, brońcie panie. To nie będziemy gadać o polityce w dzisiejszym odcinku. W ogóle ja nie będę gadał o polityce. Chodzi mi właśnie o dziecięcą biurokrację, mianowicie o co chodzi. Nie wiem, czy zauważyliście, a raczej nie jesteście może tego świadomi,
a raczej na pewno zauważyliście, taki przypadek, że jest dużo ludzi, znaczy takiej młodzieży to nazwijmy, która na swój sposób przechodzi jakiś okres buntu, chce jakoś, nie wiem, pokazać, ktoś chce powiedzmy pokazać, o, że jest, no zakończ tą aktywację. Ktoś chce na przykład pokazać za wszelką cenę, jaki jest odpowiedzialny, jaki jest dorosły. No tak czy owak. I jak to się odzwierciedla w ogóle w fantastyce, w grach MMO, na jakichś tam organizacjach, klubach i tak dalej, to niestety się trochę odzwierciedla w sposób żenujący, bo jesteśmy świadkami takiej dziecięcej biurokracji. Już wam mówię, o co chodzi. Moja małżonka miała taką swoją ulubioną grę przeglądarkową, takie różne farmy. I tam jako, że to była farma, tak, no to miała swoją marchew, brukiew, tam jakieś inne sadzonki, wszystko sympatyczne, bardzo sympatyczna, no, oprawa graficzna, taka kreskówkowa. I ona tam siedziała głównie po to, aby się zrelaksować, tak. I później, jako że to była taka gra przeglądarkowa, coś jakby powiedzieć, no... Nie tyle, że taka facebookowa, co też był jakiś taki dziwny portal właśnie z takimi gierkami i tam była ta farma. No jako, że to była taka typowa gra przeglądarkowa, no to jeszcze zobaczymy, czy ty masz jakieś te? Sword move, no nie masz. Nic nie masz, kurczę. Podłóż ładunki. Pod drzwi, tylko search. Nie wiem, co to za żadne skarby świata, wam nie powiem, co to znaczy search. A, i przy okazji, w ogóle tak na przyszłość, wybaczcie, że zmieniam wątek, zapytam się was szczerze, czy wy chcecie oglądać, jak ja powtarzam jedną misję kilka razy, czy wy chcecie się ze mną spotkać, jak już tą misję zrobię? Powiedzmy, gdzieś tam przegram tuż na końcu gry, znaczy na końcu misji i dzieli nas tylko jeden cinematic, czy wy chcecie zobaczyć, jak ja to przechodzę, czy będziecie już chcieli po prostu wyjść ze stwierdzenia, a kurczę, widzieliśmy już tą misję, no to wiemy mniej więcej, o co w niej chodzi i chcielibyście się ze mną spotkać, jak ja będę kontynuował naszą kampanię i ja wam po prostu na wstępie opowiem, że ten zginął, ten stracił głowę, tego wysadzili w powietrze, wsiedliśmy do pociągu, wszystko się szczęśliwie zakończyło, tak? Wiecie, bo ja już tutaj odnoszę wrażenie, że ja coś ewidentnie spieprzyłem, brzydko się wyrażając, bo zdaje się, że powinniśmy wysadzić najpierw te drzwi, później uciekać wszystkimi do tych drzwi, następnie przejść przez most i wejść jakoś do tej dziwnej świątyni. I co pewien czas będzie więcej wrogów. Ja się boję, że ja teraz będę tu stał jak ciołek. I kurczę, no, będę stał jak ciołek i oni mnie zomnomią ze swoją liczebnością. Chyba, że jeszcze zaraz później sprawdzę, czy któryś ma ładunki. Ale wracając do tematu tej właśnie dziecięcej biurokracji. No to wiadomo, jak takie gry przeglądarkowe działają, tak? Im więcej, tym lepiej, bo one są niby darmowe, tak? Wiemy wszyscy, jak to, na takiej zasadzie to działa, że o, mamy darmową grę, tak? Bawimy się, tylko mamy możliwość oczywiście zakupienia jakichś diamencików, jakichś punktów premium, jakichś, nie wiem, laurów, no wiecie, o co chodzi, że tam jakiejś specjalnej waluty, gdzie macie naprawdę super wielką przewagę, taki pay to win tak zwany, czy coś ten deseń. No i wiadomo, że gry tego typu się z tego głównie utrzymują. I im więcej takich graczy jest właśnie w grze, tym lepiej dla twórców. No i ta gra farmerska polegała na tym, że trzeba było zbierać jak największą ilość, powiedzmy, swoich kolegów, sojuszników, żeby tam nam pomagali, tak, kopać jakieś rzodkiewki, etc., etc. Żeby nam to oczywiście nic nie więdło. I chodzi o... ładnie tutaj ich czyścimy. I tak, kurczę, za długo o tym opowiadam. I chodzi o to, że była taka właśnie sytuacja, że moja Iwonka potrzebowała właśnie ludzi do pomocy. Tam przy burakach, przy ziemniaczkach, tak wszystko fajnie. I... kurczę, no, dołączyła się, co w ogóle, tu już się zaczyna w ogóle ta cała moja opowieść, dołączyła się do klanu, tak, to było bardzo ironia, to było, kurczę, no, ciężko mi to nazwać, czy to była ironia, czy co tokolwiek było, coś takiego, kurczę, klan farmerski, nie, klan farmerów, tak, zbieramy armię PGR-u i, no dobra, oni tam sobie żyli, jakoś sobie na początku pomagali, nie,
że o, ja ci przykoszę żywopłot, ty mi podlejesz, kurczę, moje ogóreczki, ty ten, ja dam ci pomidory, bo ty potrzebujesz tam nasion, żeby coś tam wybudować. W ogóle też jest wielka logika takich gier, że nie wiem, żeby wybudować stajnię, potrzebujesz 6 pomidorów, tak? Ale mniejsza o to. No, no to ona tam dołączyła się do jakiegoś takiego klanu farmerskiego też, to kurczę, brzmi klan farmerów. Znaczy, no, nie, to jest poprawne stwierdzenie, klan farmerów, tak? Ale to właśnie chodzi mi o ten odbiór, co, kurczę, z czym, co, ten klan, z czymś, co nam się dzisiaj kojarzy, tak? Na przykład klan w Counter-Strike'u, klan, kurczę, w jakimś MMO, jakieś rajdy, te sprawy, rzeź, mord. No i tak czy owak, no to ona się tam dołączyła i nagle dostała wiadomość, dlaczego ty tam nie jesteś zarejestrowana, kurczę, u nas na forum, nie? No kurczę, jakie forum? No wiadomo, tam była jakaś młodzież. Ale ładnie, 9 damage'a. Bijesz mocniej niż mój Warcaster. Jesteś genialny, jesteś zwycięzcą, jesteś diamentem. No ale tak wiadomo, no, że to była taka młodzież, bardzo, znaczy młodzież, no to byli bardzo młodzi ludzie, no to my nie chcieliśmy się bawić, kurczę, z nimi w jakieś takie, no... Jaki masz zasięg tego smoka? O, tutaj sobie rzucimy. To chyba daje nam tak zwanego covera. No to... jako, że to była właśnie ta młodzież, to my nie chcieliśmy się bawić w jakieś tam dyskusje, w jakieś tam dziwne, robić sobie jakieś konto na dziwnych forach. Ale no cóż, no prosili, prosili, aż wyprosili, zarejestrowaliśmy się. I tam była najbardziej żenująca rzecz, jaką widziałem. Niby socialowa gra farmerska. I jest regulamin, są nie wiadomo jakie rangi tam, pokroju, nie wiem. Inżynier hodowli żywnościowej na podstawie paragrafu jakiegoś tam gry takiej farmerskiej na zasadach jakiejś tam połączone z sojuszem klanu Zieloni Farmerzy, później jakiś tam zbieracze grzybów i etc., etc. Nakazuje się, że ludzie o randze takiej i takiej powiedzmy zbierają, no nie wiem, marchew, bo jest wielkie zapotrzebowanie na marchew. Drudzy ludzie tam zbierają na, nie wiem, nawóz, jak to już zacząłem mówić, inni ludzie zbierają coś tam innego. I to na początku, wiecie, miało jakiś sens, nie? Takie ugadanie się, że ja zbieram to, powiedzmy, nie wiem, ja mam mały problem z drewnem, no to ty weź mi, kurczę, wybuduj kilka tartaków, bo masz dużo drewna tam, dużo lasów, ja wybuduję jakiś kamieniołom i tam będziemy się dzielić, nie? Ale kurczę, no w grze farmerskiej, żeby sypać miechem, o to, że mamy jakiś sojusz, nie wiadomo jak ważny sojusz, kurczę, z... Ciekawe, czy tutaj jeszcze będą jacyś przeciwnicy do pokonania. Jakiś ważny sojusz, kurczę, z jakimś tam dziwnym klanem, zbieraczy zioła, czy czegoś tam. I musicie koniecznie to zrobić, bo zostaniecie wyrzuceni, w ogóle, co to jest, etc. No, takie sranie, za przeproszeniem, po gaciach. To mnie to aż przeraziło. Przeraziło mnie, byłem po prostu zażenowany, jak oni tam... Chcieli coś zrobić, coś dobrego, ale stworzyli taką, jak to ja już wam mówiłem, kurczę, no dziecięcą demokrację. A wejdź sobie tutaj, bo... Taką dziecięcą demokrację, że dobra, paragraf taki, taki. I to, jak to wam mówiłem, znaczy jak to na początku mówiłem, to miało niby uprościć coś. A co, czemu nie możesz strzelić? Przepraszam. Tak, mamy tutaj kolejnego mistrza uników. Hurraj! Dobra, ale ty jesteś rzeźnicki. Kurczę, fajny jesteś. No... To miało niby tam pomóc tym dzieciakom, prawda? Ale oni sobie tak sprawę zakomplikowali. To było już takie zażenowanie u mnie. Tego nie da się opisać słowem. Byście musieli zobaczyć, jakie tam głupoty były wypisane. I chodzi o to, że wtedy jak te dzieci tam pisały, takie jakieś różne dziwne rangi, znaczy dzieci, no nazwijmy to młodzieżą, no to oni tyle tych paragrafów dziwnie porobili, takich dziwacznych i głupich, że to jak ktoś się przyglądało, no to był stopień zażenowania. No i tam jeszcze te dzieciaki się burzyły, strasznie brzydko się zachowywały, tak jak nasza polska młodzież.
Ja myślałem na początku, że kurczę, taka gra farmerska to jest, żeby się wyluzować, fajnie, są jakieś krzaczki, są jakieś tam, nie wiem, krówki do wydojenia i to nas zrelaksuje, ale kurczę, tam są bardziej rzeźnickie akcje niż teraz tutaj w War Machine Tactics, nie? Tam są takie klany, kurczę, ugadywania, spiski i tego typu sprawy, że kopara opada. No i byliśmy tym tacy zażenowani, że już tam jakiś tam dziecior znowu się popisywał na mocy paragrafu regulaminu podpunktu trzeciego, mocy pana ogrodnika. Dlaczego tam Iwona, powiedzmy, nie wiem. Powiedzmy, wychodząc na wydział, nie podlała rzodkiewki, kurczę, a nie marchew. I złamała tym sposobem, nie wiem, 40 paragrafów, nie? No to, to było dla nas takie żenujące, że ja się tam śmiałem z tych dzieci, bo ja też w to grałem, pomagałem właśnie Iwonie wydobywać tą marchewkę, czy co tam. Przekoczmy turę. Dobra. Ni cholery, nie mam bladego pojęcia, jak wykończyć ten. Czy ja może mam chargerem strzelić w to, jak myślicie? Ta mapa tak w gówniany sposób działa, że ja nie widzę, co ja mam tu zrobić. Dobra, będziemy klikać. Charge attack, nie. Change fencing, nie. Cofnijmy się. Odwróćmy. No wybacz, widzicie, kurczę, jak brak umiejętności. O, jest! Set charge. Ale chyba się sam wysadzę. Sam się wysadzę. Dopiero teraz chyba 4 tury będą na to. O matko, mogłem już wcześniej na to wpaść. Powiedziałem, że search to jest jakiś stopień. Tylko te jednostki tutaj wyglądają tak samo, niestety, niektóre te. Dopiero idąc z tropem, że jeden tam miał więcej życia z tych moich żołnierzy. Dobra, zakończmy turę. No i ja byłem złośliwy, właśnie czytając ten regulamin. I mówię, nie, no wybaczcie, że tam moja Iwona nie podlała na przykład to, a nie tamto. I liczę na łaskę pana mastera ogrodniku i w ogóle te organizacje, jakie oni mieli żałosne. To głowa mała. O, się oczywiście... A się... Control F. Dobra, damy wam. Tym oczywiście zapomniałem wstać. A to też mnie kosztuje ruch. Biegnij. No to ja się tam, kurczę, zaczynam, nie kończę. Ja się tam, kurczę, wypowiedziałem w sposób zacnie ironiczny. I mówię, no przepraszam, że moja Iwonka podlała to, a nie tamto. Zdaje się na łaskę waszych super pro, hiper, duper ogrodników. I mam nadzieję, że przez ten incydent ja nie dostanę, właśnie nie będę miał problemu, żeby zyskać w waszym pięknym klanie rangę inżyniera technologii, działania, nie wiem, no, sposobu użytkowania grabek od spraw, nawożenia i wydajności gnoju, nie? No, dzieciaki oczywiście zostały pojechane po ambicji. I jeszcze to jest tak głupota, że oni sobie zrobią jakieś dziwaczne, debilne rangi i oni czuli się w ten sposób ważni. Oni się czuli właśnie, no, to był chyba taki okres dziwaczny, okres buntu, ale oni się czuli w ten sposób ważni, że oni po prostu mają jakieś takie swoje rangi, tak, że oni są kimś. A najgorszy kretynicu, to jeszcze widziałem takiego małego chłopaczka tam, co grał, to dla niego ta gra to była po prostu, no, całe jego życie. Znaczy nie w takim pozytywnym stopniu, tylko dla niego nie liczyła się rodzina. Dla niego liczyło się wiele... Ktoś był dla niego większy... O! Największy autorytet dla niego mieli twórcy tamtej debilnej gry. I zawsze używał takiego debilnego argumentu. W ogóle on był strasznie żałosnym chłopaczkiem. Po prostu jego rodzina powinna bić się pejczem po plecach, w jaki sposób wychowali swoje dziecko, ale miesza o to. No, on używa takich jeszcze żałosnych argumentów, typu... Twoje argumenty nic nie znaczą, bo ty na przykład nie byłeś przy produkcji tej gry. Znaczy nie, że nie byłeś przy produkcji tej gry, tylko ty nie produkowałeś tej gry i, nie jest, i jesteś nieznaczący, powiedzmy. No. I się nie liczysz, bo nie produkowałeś tej gry, bo liczą się tylko ludzie, którzy, kurczę, no,
tą grę jakoś tam, znaczy się, jakoś tam się przyłożyli do tworzenia tej shitowej produkcji, nie? O, to jest bardzo oporowa jednostka, bardzo ciężka do ubicia. Ja nie wiem, jak tą misję przejdę, nie wiem, czy ją w ogóle przejdę. Ale kontynuując właśnie temat tej gównianej biurokracji, no to jeszcze dzieciaki postanowiły wykonać taką zemstę stulecia. No, nie wyobrażam sobie, jak to może być takim geniuszem zła. Po prostu powiedzieli Iwonce, że spoko, spoko, zajmiemy się twoim ogródkiem. Co, musimy się wspiąć, tak? Dobrze przeczytałem? No, oni byli takimi jeszcze geniuszami zła. Wiecie, na co wpadli? Powiedzieli po prostu... Nie, nie wiem, jak to można być takim geniuszem zła i niegodziwym człowiekiem, ale powiedzieli mojej Iwonie, no fajnie, że spoko, spoko, zajmiemy się twoim tym ogródkiem, nie musisz podlewać, tutaj o, jakaś tam dziewczyna. I to też jest właśnie dziwne zboczenie, że kurczę, dziewczyna podczas grania MMO, no to ona musi niby mieć zawsze rację, ma pierdyliard obrońców, tak naprawdę gówno robi, skazuje swoją drużynę na śmierć. Ale co tam? No, no to tam jakaś tam dziewczyna tam wejdzie i ci podleje to, nie musisz się obawiać. Bo my gdzieś tam się chyba, nie wiem, no, wyjeżdżaliśmy do miasta na drugi dzień, czy coś ten deseń. No a oni po prostu poczekają, się wylobujemy, wyrzucili nas z tego sojuszu farmerskiego, nie podali nam niczego i później jeszcze takie debilne prywat misji czy rano wysłali, że haha, wszystko ci zwiędło i trzeba było zaczynać dyskusję, trzeba było zacząć awanturę, przemyśl swoje po prostu, nie wiem, swoje życie teraz, bo ci zwiędła marchew. To jest autentyczna sytuacja, ja byłem ją strasznie zażenowany. I co gorsza, ja zauważyłem, oj, się źle ruszyłem. Oj, się, właśnie tak z powodu tego zażenowania tym wszystkim. Dobra, pobiegniemy sobie. W ogóle wybiegniemy strasznie daleko od tamtych wielkich oporowych masakratorów, bo najzabawniejsze jest to, że oni jeszcze będą strzelać. Tak, z tych wielkich tarcz. Oni są strasznie mocni, rzeźnicy są. Ja sobie z nimi nie poradzę. Z takimi trzema. Nawet mając takiego wielkiego... tutaj takie wielkie bydle. Dobra, zakończę aktywację. I najsmutniejszym jest faktem jest to, że ja zauważyłem takich rzeczy znacznie więcej w życiu codziennym. Takiej gównianej, dziecinnej biurokracji. Mianowicie załóżcie sobie na przykład, no nie tyle co zróbcie sobie takie doświadczenie, to zastanówcie się, jesteście na przykład w grze MMO jakiejkolwiek. I są tam oficerowie, nie? Jakieś tam mają swoje rangi, tak dalej, tak dalej. I zauważcie, ile jest oficerów, którzy faktycznie coś robią, a ile jest oficerów takich, co stanowią ten urząd niby, ponieważ, nie wiem, znają lidera gildii, albo jakiś oficer mieszka koło drugiego oficera, ktoś tam po prostu był długo w tej gildii, ale nie wywiązuje się w ogóle z obowiązków, tylko po prostu statusu oficera używa tylko i wyłącznie do kłótni, nie? I właśnie zauważcie, że jak jesteście właśnie w jakiejś takiej większej gildii, no to wejdźcie na forum swojej gildii i spójrzcie na swój regulamin. Co układali właśnie ci dzielni oficerowie, itd., itd. To jest taka właśnie bardzo dziwaczna próba dowartościowania się, układając jakieś dziwaczne regulaminy, gdzie regulamin ciągnie się na 40 stron, powiedzmy, nie? I... A właśnie, muszę utrzymać tego sierżanta przy życiu. Który to jest w ogóle? To jest on chyba. W ogóle może ja się za bardzo skupiam tutaj na taktycznej bitwie, a może to da się po prostu mieć wywalone na to wszystko i przebiec tam? W te kilka tur. No i właśnie, spójrzcie na swój regulamin i... To jest taka smutna prawda, że nie wiem, czy to jest właśnie powodowane tym dziwnym okresem buntu, czy jakimś kompleksach, próbą dowartościowania siebie, że macie regulamin zapisany, powiedzmy, a to chyba jest w każdej gildii MMO, gdzie regulamin niby jest stworzony po to, żeby niby pomóc, żeby wszystko się odbywało w jakiś tam prosty sposób,
ale tego jest 40 stron jakichś bezsensownych artykułów, że na przykład czcionki o takiej kolorze mogą używać tylko i wyłącznie tacy członkowie gildii, gdzie możecie używać tylko i wyłącznie takich rozmiarów czcionki, gdzie żeby wejść na przykład do gildii trzeba wypełnić 40 formularzy. W ogóle ja osobiście uważam, że tworzenie umowy jakiejkolwiek, która ma albo jakiegoś regulaminu, która ma, nie wiem, dobra, Charge, chodź tutaj, wybaczcie, że tak trochę się zakłócę, muszę tutaj jakoś zadbać o siebie, bo będzie źle. Tak czy owak, tworzenie jakiejś umowy czy regulaminu, który ma więcej niż, powiedzmy, w ostateczności 6 stron, takich podwójnych, to powinien być w ogóle jakiś zakaz robienia czegoś takiego. Robienia, kurczę, regulaminów i jakichś tam umów, gdzie macie 300 stron i tak naprawdę nie będziecie oczywiście tego czytać. To jest specjalnie tak robione. Nie będziecie tego czytać, a nie sądzę, abyście mile się poczuli, na przykład instalując jakiegoś tam, nie wiem, instalując jakąś super fajną nową grę, nową produkcję. Dajmy jakiś, nie wiem, tytuł, nie wiem. Powiedzmy, instalujecie, nie wiem, grę Painting Machine, nazwijmy to tak, nie? I macie tam, czy akceptujecie warunki umowy i czy nie bylibyście chyba raczej zachwyceni, że tam byłoby 400 stron i wśród tych warunków byłby podpunkt, że w razie gdyby wychodziła druga część tej gry, no to wy zaręczacie swoim własnym majątkiem to, że wasz własny majątek pójdzie jako budżet do tworzenia nowej tej produkcji. I to będzie jakimś tam małym kluczkiem na 357 stronie, tak? To powinno nie być tego czegoś na świecie. A to jest niestety, i nie wiem, czy to właśnie wychodzi z tej dziecięcej biurokracji, czy nie. I to jest właśnie żenujące. Właśnie mówię, zobaczcie sobie, zróbcie takie doświadczenie, że gracie w grę MMO, jeżeli macie jakieś forum, jeżeli macie jakiś regulamin, wejdźcie i zobaczcie, czy to jest napisane w krótkiej formie, na przykład nie możemy przeklinać, nie żebramy na czacie gildii i ustawiamy się na rajdy takie i takie. Czy jest to podpisane podpunkt taki, podpunkt piąty przez dziesiąty, na mocy prawnej danej mi przez papieża, etc., etc. I to jest właśnie taka gówniana biurokracja, taka niepotrzebna totalnie. A co mnie najbardziej zasmuciło, to fakt, że wpadłem właśnie na tą myśl, żeby z wami się z nią podzielić, bo była taka dziwna sytuacja, że zauważyłem, że właśnie w hobbystyce, w fantastyce, w planszówkach, Ile ich tu jest? Dobra, brzydko się wyrażę, ale trzeba spierdzielać stąd. Już kij w stawianie jakiegokolwiek oporu. A na pewno to się skończy jakoś tak, że nie wiem, że ja rozwalę dwie ścianki i nagle będzie cinematic z happy endem. Co tu się dzieje w ogóle? No i właśnie wracając do tematu, no to zauważyłem właśnie dużo takiej jeszcze dziecięcej gównianej biurokracji w pewnym, jakby to powiedzieć, no nie tyle co organizacji, nie tyle może co klubie, jakby to nazwać, stowarzyszeniu. Nie wiem, tak czy owak, no to dostałem ciekawą propozycję, żeby gdzieś tam coś robić związanego z planszówkami, właśnie z hobbystyką i te sprawy, bardzo fajne rzeczy. I ludzie, którzy organizowali tą całą imprezę pokazówkową, to byli dorośli ludzie, tylko że oni mieli takich swoich reprezentantów, może nie wiem, jakby to powiedzieć, nie że youtuberów, tylko właśnie jakichś takich znane, jakieś takie osobistości, znaczy mało znane, jakieś tam, wiecie, no, jakichś tam swoich reprezentantów, którzy byli młodzi, którzy mieli, nie wiem, lat 16, 17, coś koło tego. I oni też zaczęli się bawić taką dziwaczną, debilną biurokrację. Ja byłem wtedy załamany, ja odmówiłem współpracy, bo oni tam mieli też właśnie swoje kochane forum. I tam było coś takiego, że, nie wiem, no kretynizmy, czyste kretynizmy, no, żeby pójść i, nie wiem, wypowiadać się o planszówce, no to musisz spełnić paragraf taki i tutaj jest, i być, i tu jest jakaś debilna, wymyślona ranga, i żeby mieć tą debilnie wymyśloną rangę, musisz być kimś takim, później, żeby być kimś takim, musisz mieć jakieś sympozjum, jakieś takie, i to jest po prostu debilizm.
Ja nie wiem, skąd to się bierze. Nie wiem, możecie postarać się mi to wytłumaczyć. Ale ja tego tak nie zrozumiem, czemu tak jest. To tak, znaczy, to ja wiem na przykład na jakiej zasadzie to niby miało działać, bo to miało być działać na takiej zasadzie, że to miało niby pomagać, nie? To miało niby wprowadzić jakąś dyscyplinę, ojej, poszli już się jeden czochrać. Miało wprowadzić jakąś tam dyscyplinę, prawda, jakoś tam pomagać, coś zorganizować. Tylko co za dużo, to niezdrowo, tak? Jak jest 50 jakichś różnych paragrafów, które jeszcze w dziwnych przypadkach zaprzeczają sobie, no to to jest tak, jakby, nie wiem, jakby 50 ludzi nagle próbowało przejść przez bardzo wąskie drzwi. Naraz, w tym samym czasie. To wiecie, jak to, no. Ile tur? 4. Oje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 j
bo to strzela taką bombardnicą i to jest obszarówka. No dobrze, ale to tak... mam nadzieję, że was nie zanudziłem tym całym swoim gadaniem. I to byłoby na tyle w odcinku, bo chcemy, aby ten odcinek miał sensowną długość. Do zobaczenia w kontynuacji. I zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Cześć!